Tomek Gielo, gościem King Wilki TV, wychwycony wśród kibiców w Netto Arenie. Cześć Tomek, jak oceniasz to spotkanie? Na pewno cieszy to, że udało się wygrać to spotkanie. Pierwsza połowa, można powiedzieć, wyglądała troszeczkę gorzej niż ta druga. W drugiej połowie obrona funkcjonowała znacznie lepiej. Wiele dobrych, indywidualnych akcji i poświęcenia ze strony zawodników. I no, bardzo można się cieszyć z tego zwycięstwa. Dla mnie jest to, że tak powiem, też fajna sprawa, bo znam osobiście trenera Miłoszewskiego. Był to jego debiut na ławce trenerskiej w Szczecinie i fajnie, że mógł tutaj zdebiutować, pokazać się z dobrej strony szczecińskim kibicom. Trener Miłoszewski na konferencji prasowej uchylił trochę rąbka tajemnicy i zdradził już informację. Myślę, że też niektórzy kibice, tacy, którzy obserwują media szczecińskie, też mogli zauważyć, że trenujesz tutaj z nami, pomagasz w treningu, bo też nie ma co ukrywać, że ta sytuacja kadrowa jest trudna. Jak ty się trenujesz z chłopakami i z Kingu Szczecin? Przede wszystkim wydaje mi się, że jest to, można powiedzieć, taka fajna symbioza, bo zarówno ja pomagam klubowi, jak i klub pomaga mi. Bardzo dziękuję za możliwość tutaj trenowania zarówno te sztabowi trenerskiemu, jak i prezesowi Królowi, całej organizacji klubu, bo jestem w sytuacji, jakiej jestem. Złapałem uraz pod koniec zeszłego sezonu. Troszeczkę przedłużyła się moja rehabilitacja z różnych powodów i teraz mogę na spokojnie sobie tutaj budować formę, czy tam utrzymywać tę formę, trenując z chłopakami. A wiadomo, przez braki kadrowe tutaj King mają troszeczkę problemy chłopaki z trenowaniem na co dzień. Jeżeli pojawia się jakikolwiek uraz u któregoś z zawodników, no to już brakuje tych zawodników do normalnego treningu. Dlatego wydaje mi się, że wzajemnie możemy sobie pomagać. Na razie to funkcjonuje bardzo dobrze, dlatego mówię jeszcze raz, jestem bardzo wdzięczny, że może mogę tak sobie tutaj przychodzić trenować z chłopakami. Tomek, wspominaliśmy już o trenerze Miłoszewskim, ale trenowałeś z nami jeszcze, jak zespół prowadził trener Majcherek. I to też ciekawa sytuacja, bo przecież wy znacie się jeszcze z parkietu. Jak ty oceniasz tą przemianę trenera zawodnika Majcherka w trenera Majcherka? Wiesz co, jest to śmieszna sytuacja, bo wydaje mi się, że w tym momencie jestem już bardzo stary. Mam 28 lat, a że tak powiem, historia już zatoczyła nie jedno, a dwa koła. Ja jako młody zawodnik, mając bodajże 13-14 lat, zacząłem trenować koszykówkę w sekcji mojego rocznika, właśnie u trenera Maćka. Później nasze drogi po raz kolejny się skrzyżowały w drugiej lidze, w drugoligowym AZS-ie Szczecin, gdzie obaj byliśmy w tej samej drużynie, trenowani pod wodzą jego ojca Zbyszka. No i można powiedzieć, teraz po raz trzeci się spotykamy. Ja jako zawodnik, on już jako po tej stronie, na tej ławce trenerskiej, najpierw jako tymczasowy pierwszy trener, teraz jako asystent, ale jest to dla mnie coś niesamowitego. Też pokazuje, że wydaje mi się, że mimo że wiele ludzi patrzy na Szczecin i wydaje mi się, że nie ma może zbyt wielkich tradycji koszykarskich, to ja zawsze powtarzam, że w Szczecinie ta koszykówka jest, istnieje i ma się dobrze. Potrzeba po prostu troszeczkę takiego dodatkowego impulsu, żeby to pokazać na skalę całego kraju, bo wydaje mi się, że jest tutaj bardzo duży potencjał, bardzo fajna organizacja i buduje się naprawdę bardzo fajny projekt. No to właśnie Tomek, trochę o potencjale tego zespołu. Trenujesz z chłopakami, wiesz mniej więcej na co ich stać. Wiadomo, że ten zespół nie jest jeszcze zbudowany, to nie jest ostateczna forma. Na pewno jakieś nazwiska się jeszcze pojawią w tym rosterze, w tym składzie. Jak myślisz, co ten zespół może osiągnąć w tym roku? Wydaje mi się, że nie ma co na temat budować jakiejś niepotrzebnej presji na chłopakach, bo tak sam powiedziałeś, ta drużyna nie jest jeszcze kompletna i naprawdę chłopaki, odkąd przyszedł trener Miłoszewski, trenują bardzo ciężko, sam wiem, bo trenuję razem z nimi, także trenuję na wysokich obrotach. Są jakieś mniejsze, większe urazy, z którymi zawodnicy muszą się borykać na co dzień, ale nie ma wymówek, każdy daje z siebie wszystko i wydaje mi się, że jeżeli będzie dany taki jeden, dwa dodatkowe elementy, które pomogą temu zespołowi, jednocześnie może nie będą za bardzo zakłócały tej atmosfery, która widać, że naprawdę jest dobra w tej drużynie na ten moment, bo zarówno zawodnicy zagraniczni, jak i ci lokalni dobrze są, współpracują, dobrze się dogadują, to wydaje mi się, że naprawdę możemy mówić o ciekawym, interesującym sezonie i żeby nie zapeszać, ale dobra, zapeszmy, niech będzie to historycznie dobry sezon dla King Wilków.